Właśnie puszczę ci, czy, co ja sobie słucham, dobra? Dobrze. I ty mi powiesz, czy to jest... Czy to kornik? Czy jest... co? Kornik. Co kornik? Korn. No, powiedz mi, czy był to jest... ostatnio w Polsce, ten Brian. W Warszawie. Tak! Czy no. go znasz, tak? Znaczy, wiesz, że on żyje. Lubię go na Facebooku. Nie, żartuję. Generalnie, no, gość ma fajność. On też uzdrawia chorych w imię Jezusa. Mam jak film, to? Mam film. Och, matko. Mam film, gość się nawrócił. Brian Welch uzdrawia gości. Mam film. Ja wiem, że się ten, bo czytam jego książkę. Mam film na wideo. Ale to ja ci puszczę. Na przykład jest taki kawałek, nie? I on jest taki hardkorowy, nie? No. I powiedz mi, czemu po jest jednej tak... nutce. Nie, czemu jest tak... czemu jest tak, że... No. Co, mi ta muzyka sprawia radość i czuję, jakbym miał kontakt z Bogiem wtedy. No to i słuchaj. Ale czemu to jest tak, że to jest jakaś szatańska muzyka? Ale kto tak powiedział? No, babcia. No to babci spytaj, żeby ci wytłumaczyła. Bo wiesz czemu... No. Ty mi pomożesz. Ty tutaj cię zesłał duch, żebyśmy się spotkali, święty, żebyśmy sobie pogadali o tym. Słucham sobie tej muzyki no. i dużo takiej muzyki słucham od dziecka. Bo mam właśnie jakąś taką ogromną empatię i to w moim filmie Introwersji. Widziałeś, nie widziałeś? Introwersji? No. Mogłem nie zobaczyć. Czuję, pewnie nie, bo długie to było. Jakoś czuję się strasznie przejęty losem ludzi, którym świat napluł na serce. Wsadził im wiertło, włączył to wiertło i sobie poszedł, nie zwracając na nich uwagi. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Takich... Kurde, i tak właśnie tak, nie wiem czemu, mam wrażenie, że jak słucham tej muzyki, to że nie powinienem tego nie, mówić teraz. No. To są takie intymne sprawy między mną a tym na górze. Okej. Okay. Wiesz, ja uważam, że my właśnie lubimy takie, wiesz, etykietki, jak brzmią organy, to Pan tak. Bóg. Tak. A jak gitara gra, to diabeł. Tak. I to jest ściema, że hej. Uzdrawianie w imię Jezusa Chrystusa to rzadki dar. Nie jest to regułą, ale do jego uzyskania potrzeba głębokiego nawrócenia, ciężkiej pokuty, poznania zasad bezpiecznej posługi i wytrwanie w niej długi okres czasu. Tylko osoby po wieloletnich praktykach duchowych otrzymują ten nadzwyczajny dar, a zdarza się to bardzo rzadko. Lider zespołu Korn po nawróceniu przeżył kryzys wiary i wrócił do muzyki, która służy księciu ciemności. Pokazuje nam to, że jeszcze cały czas toczy się walka o jego całkowite nawrócenie. Czy naprawdę osoba, która przez kilkanaście lat z premedytacją grała w antychrześcijańskim zespole i która przeżywała kryzys nawrócenia, po uprzednim otrzymaniu namaszczenia od fałszywych proroków z Toronto Blessing, może uzdrawiać w imieniu Jezusa? Lider głosu Pana, nie widząc zagrożenia w posłudze gitarzysty zespołu Korn, kolejny raz nie bierze odpowiedzialności za wiernych Kościoła katolickiego. Kolejny raz naraża ich na beztroskie formowanie się od ludzi o bardzo kruchej drodze duchowej. Według Marcina to nie jest szatańska muzyka? Ale czemu to jest tak, że to jest jakaś szatańska muzyka? Ale kto tak powiedział? Księża egzorcyści przestrzegają, że zespoły wykonujące antychrześcijańskie utwory oraz posługujące się satanistyczną symboliką mogą być poważnym źródłem zniewolenia duchowego. Gitarzysta po swoim nawróceniu opuścił zespół w 2005 roku, aby do niego powrócić w 2013. Czy po zdrowym nawróceniu wraca się do źródła zła, aby być w nim jeszcze przez kilka lat? Należy wspomnieć, że wokalista grupy zajmował się kręceniem filmów pornograficznych wraz ze swoją żoną. Czy ktoś otwierający ludzi na nieczystość, która według objawień siostry Lucy doprowadza najwięcej dusz do piekła, może w tak szybkim czasie faktycznie uzdrawiać w imieniu Jezusa? Mało prawdopodobne. Wręcz niemożliwe. Oto film z 2016 roku, w którym Brian Welch był już nawrócony i uzdrawiał w imieniu Jezusa. What's up? This is Head from Korn. You're watching Loudwire. Za plecami gitarzysty jest pentagram, symbol Lucyfera, a w geście podniesionej ręki wykonuje znak szatana, promując album Serenity of Suffering, wyprodukowane i oddane do słuchania jesienią 2016 roku. Ja zwracam uwagę na to, czym się karmię. To znaczy, jakie książki czytam, co czytam, co wchodzi przez moje oczy do mojej głowy, czego słucham, jakiej muzyki nawet czasem też.
takiego tekstu, bo to też albo niszczy moją wiarę, albo buduje. No generalnie, tak? Czym się karmisz, tym później będziesz, wiesz. Tym będziesz miał. Właśnie puszczę ci, czy, co ja sobie słucham, dobra? Dobrze. I ty mi powiesz, czy to jest... Kornik? Czy co? Kornik. Co kornik? Korn. No, powiedz mi, czy był to jest... ostatnio w Polsce, ten Brian, w Warszawie. Tak! Czy no. go znasz, tak? Znaczy, no. wiesz, że on żyje. Lubię go na Facebooku. Nie, żartuję. Generalnie, no, gość ma fajność. On też uzdrawia chorych w imię Jezusa. Mam Jak film, to? Mam film. O, matko. Mam film, gość się nawrócił. Brian Welch uzdrawia gości... Mam film. Ja wiem, że się ten, bo czytam jego książkę. Mam film na wideo. Taka dobra recenzja na podstawie jednego filmu, w którym gitarzysta Korn uzdrawiał takimi samymi metodami i źródłem namaszczenia jak Marcin Zieliński. Czy to nie jest skrajna naiwność? Z czego ona może wynikać? Prawdopodobnie z młodego wieku Marcina, wraz z jego ogromnym zapałem do czynienia cudów, posiadaniem osobowości narcystycznej, głębokiego sprotestantyzowania oraz skłonności do mocnej racjonalizacji. Ewangelizator szybko uznaje za prawdę każdą informację od osób, których duchowość jest mu bliska. Cechuje go skrajna postawa bezkrytycznego myślenia w sprawach przez niego bardzo pożądanych, takich jak cuda, moc i nadnaturalne znaki. Takie podejście jest nieodpowiedzialne i Marcin naraża wiernych Kościoła katolickiego na przykre konsekwencje wynikające z jego posługi. Należy zdać sobie sprawę, że pan Welch, zarówno jak i Zieliński, otrzymali namaszczenie, którego źródłem jest przebudzenie potocznie zwane Toronto Blessing. Nikt nie kwestionuje, czy nawrócenie gitarzysty zespołu Korn jest prawdziwe, choć po takim satanistycznym znaku, jak przed chwilą wykonał, należy być bardzo ostrożnym. Nie oceniamy tego. Ocenę wystawi mu sam Bóg na podstawie owocu życia po nawróceniu. Natomiast osoba o tak mrocznej przeszłości, która kręciła filmy pornograficzne, która na dodatek dalej jest w źródle swojego grzechu, grając w zespole antychrześcijańskim, nie jest w stanie obecnie służyć w czystości charyzmatami. Jest to bardzo nieodpowiedzialne z jego strony, jak również nieodpowiedzialne jest promowanie takiego charyzmatyka przez Marcina Zielińskiego. Marcin nie zna zagrożeń duchowych, beztrosko przyjmuje każde rzekome cuda za działanie Ducha Świętego. Na dzień dzisiejszy nie powinien on pełnić Bożej posługi w dziele uzdrowienia, ponieważ nie jest w stanie rozeznać duchów w posłudze osób, którymi się fascynuje. Nawet tak podstawowe kwestie, jak wykonywanie i promowanie satanistycznych symboli i gestów, nie zrażają go do poparcia osoby, która swoją posługą niesie tak ogromne ryzyko.